Gość Studia Bałtyk. 9 minut po godzinie 8. Waldemar Miśko, burmistrz Karlina, już w naszym studiu. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać, panie burmistrzu, o pieniądzach i to dużych pieniądzach. Lokalny fundusz pożyczkowy, pierwszy w województwie zachodniopomorskim, powstał właśnie w Karlinie w ramach programu Samorządowa Polska. Co to za fundusz i komu ma pomagać? Pomagać ma przede wszystkim mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. To jest fundusz pożyczkowy. Jak większość z tego typu funduszy, ma przede wszystkim ułatwić dostęp do środków finansowych dla tych rozpoczynających też, ale również dla funkcjonujących przedsiębiorstw. On ma pewną różnicę, być może dla niektórych przedsiębiorców zasadniczą w stosunku do innych funduszy, mianowicie to jest kwota kredytu maksymalna do 100 tysięcy złotych, ale ta różnica polega na tym, że właściwie można powiedzieć, jest to taki kredyt obrotowy. To znaczy nie ma okresu, znaczy okres maksymalny jest oczywiście i on wynosi nawet 30 lat, ale pieniądze, które przedsiębiorca weźmie, może zużyć oczywiście na różne rzeczy, może zużyć na środki trwałe, na środki obrotowe i może go spłacić wtedy, kiedy chce. Oczywiście w okresie spłaty jest konieczność spłacania odsetek, natomiast jeżeli chodzi o sam kapitał, to sam przedsiębiorca decyduje, kiedy i w jakim stopniu go spłaca. Skąd pomysł na to, żeby samorząd tworzył fundusz pożyczkowy? Dlatego, że na rynku są banki, są instytucje finansowe, jest tych podmiotów oferujących pieniądze łatwiejsze bądź trudniejsze, tańsze bądź droższe, bardzo dużo. Znaczy, no, wszyscy chyba wiemy, że banki jednak, ten dostęp do pieniądza w banku jest trochę trudniejszy niż do takich funduszy pożyczkowych. Natomiast po co? No, prosta zasada. Czym więcej tego typu funduszy, tym lepiej po prostu dla przedsiębiorców. Czym większy wybór, nie wszystkie są jakby też dostosowane do każdego przedsiębiorcy, więc czym więcej na rynku tego typu instrumentów, tym lepiej dla każdego przedsiębiorcy. Jaki jest wkład gminy Karlino do tego funduszu? Bo wiadomo, że coś państwo włożyć musieliście do tak tego jest, wspólnego tak worka. Tak jest. Myśmy wyszli kapitałowo do dwóch spółek. Pierwsza spółka to jest spółka lokalna, która właśnie będzie zajmowała się udzielaniem tych pożyczek i tutaj nasz wkład finansowy do tej spółki to jest 4 tysiące złotych, a druga to jest Krajowy Fundusz Poręczeniowy, czyli to jest firma, która też będzie poręczała te kredyty brane przez przedsiębiorców i tutaj nasz wkład jest 50 tysięcy złotych. A jakie jest zainteresowanie? Czy będą chętni na te Myśmy zrobili spotkanie konsultacyjne dotyczące i tego funduszu i funduszu Jeremy. Zaprosiliśmy wszystkie podmioty, które są u nas zarejestrowane. Oczywiście nie wszyscy przyszli, ale przyszło ponad 20 przedsiębiorców i tak naprawdę nie było głosu przeciwnego. Wszyscy wyrazili zdanie, że i jeden, i drugi fundusz jest potrzebny, żeby on funkcjonował na terenie gmin. On oczywiście jest i te działanie, zwłaszcza Samorządowej Polski, jest ściśle nakierowane na przedsiębiorców z miasta i gminy Karlino. Panie burmistrzu, nie boi się pan, że to spore ryzyko, dlatego że ja przyjrzałam sobie prezentację, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Karlino i tam jest taka informacja, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli ubiegać się o tę pożyczkę, nie muszą spełniać szeregu wymogów, które stawiane są przez banki. Między innymi na przykład nie muszą mieć zabezpieczenia majątkowego. No to prawda, po to jest ten Krajowy Fundusz Poręczeniowy, tak, żeby tego typu pożyczki poręczał i to ryzyko też przenosił na siebie. Oczywiście to ryzyko jest i ja nie wiem, czy w ogóle w życiu jest jakiekolwiek przedsięwzięcie, które nie niesie za sobą ryzyka. My jesteśmy świadomi tego ryzyka, ale podejmujemy, tak jak powiedziałem, je w zupełnej świadomości, bo myślę, że tego brakuje na rynku, takiego dostępu do kapitału łatwego. Być może ileś z tych przedsięwzięć nie wyjdzie, ale jeżeli będzie to na przykład przedsiębiorca, który już funkcjonuje, nie nowy, bez historii żadnej, ale ten, który już na rynku funkcjonuje, to myślę, że to ryzyko jest stosunkowo niewielkie, ale tak jak powiedziałem, podejmujemy je z pełną świadomością, dlatego że warto po prostu ułatwiać dostęp do kapitału, bo to może spowodować zwiększenie liczby miejsc pracy. Kiedy pierwsze pożyczki, czy będą jakieś branże, czy są jakieś branże, które są preferowane? Nie ma tutaj żadnych preferencji w stosunku do branż, natomiast myślę, że pierwsze pożyczki będziemy mogli udzielać zaraz po nowym roku. W tej chwili oczywiście ten fundusz i pożyczkowy, i poręczeniowy jeszcze nie ma dużego kapitału, jest to początek, start, ale są w tej chwili, jest powołany taki zespół pod egidą minister Bieńkowskiej, żeby jeszcze w tym okresie programowym Unii Europejskiej wyasygnować pewne środki właśnie na te fundusze, natomiast jest przygotowywany taki duży wniosek już do nowych funduszy na lata 2014-2020. Z zapowiedzi władz samorządowych
rządowej Polski wynika, że w przyszłym roku, myślę, że to będzie albo pierwszy kwartał, albo pierwsze półrocze przyszłego roku, pierwsze pożyczki już będą mogły być udzielane. Mówi pan, panie burmistrzu, o tym, że to także szansa na to, że będą powstawały nowe miejsca pracy. Karolina jest dość aktywna, jeżeli chodzi o stwarzanie ułatwień przedsiębiorcom, bo chociażby ostatnio ogłoszony program budowy mieszkań komunalnych, gdzie część tych mieszkań będzie dedykowana dla firm, które zainwestują na terenie Karolina. Czy to przynosi efekty? Czy są kolejni inwestorzy, którzy chcą się lokować w państwa gminie? No jak najbardziej. No przede wszystkim trzeba powiedzieć o największej firmie, czy jednej z większych, największej w powiecie tak naprawdę, a białogardzkim, a jednej z większych w regionie, czyli firmie Homanit. Już 400 kilkadziesiąt miejsc pracy. Kolejne inwestycje i co roku tam naprawdę te inwestycje nowe przybywają. W tym roku przynajmniej 50 nowych miejsc pracy w tej firmie. W przyszłym roku kolejna inwestycja związana z budową tartaku, więc kolejne kilkadziesiąt miejsc pracy. Warto powiedzieć o tym, że w tym roku właściwie tak zainstalowała się u nas też znana i koszalińska firma, firma Kospel, bardzo innowacyjna i moim zdaniem rozwojowa, i to zatrudnienie, które dzisiaj tam wynosi na poziomie 20-30 osób, w przyszłym roku już może dojść do setki, takie są zapowiedzi właściciela, ale mamy też w tej chwili konkretny wniosek, w styczniu będziemy rozstrzygać przetarg na sprzedaż kolejnych 15 hektarów w specjalnej strefie ekonomicznej pod firmę z branży spożywczej tym razem, a chodzi konkretnie o ubojnię drobiu. I te zapowiedzi właściciela są od 150 do 200 osób docelowego zatrudnienia. No nie mówię również o różnych innych mniejszych inicjatywach i zapytaniach przedsiębiorców, z którymi też rozmawiamy i spotykamy się. I mam wrażenie, że te rozmowy w przyszłym roku przyniosą już taki konkretny efekt, że wpłyną wnioski o zakup konkretnych nieruchomości. Domyślam się, że problem bezrobocia to pewnie nie rozwiąże, a na jakim poziomie w tej chwili to bezrobocie w gminie Karolina jest? My mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o liczbę bezrobotnych, to około 900 osób, to się zmienia z miesiąca na miesiąc. Oczywiście miesiące zimowe są takie, że jest trochę więcej bezrobotnych, w miesiącach letnich jest ich mniej. Tylko jeżeli z drugiej strony mówimy o bezrobociu, z jednej strony mówimy o bezrobociu, a z drugiej strony jak rozmawiam i rozmawiam z przedsiębiorcami, to znowuż oni tak nie bardzo widzą tego bezrobocia, bo czasami im trudno znaleźć pracowników do swoich firm i myślę, że to jest troszeczkę większy problem, bo jeżeli spojrzymy na strukturę tego bezrobocia, to się okaże, że 30 kilka do 40% tych bezrobotnych nie ma praktycznie żadnego wykształcenia. Podstawowe, niepełne podstawowe czy gimnazjalne. Drugie 30% to jest wykształcenie zawodowe. I w naszym regionie przynajmniej i w naszym powiecie to zaczyna być powoli bardzo poważny problem, bo nawet jeśli uda nam się przyciągnąć inwestora, to on może mieć problem ze skompletowaniem swojej załogi o odpowiednich kwalifikacjach. Dlatego też mocno weszliśmy w to szkolnictwo zawodowe w naszej gminie, przejęliśmy te szkoły od powiatu i będziemy to rozwijać. Chcemy również w przyszłości utworzyć klasę technikum. No właśnie, jaki jest pomysł na rozwój, dlatego że wiem, że zainteresowanie tą klasą wielozawodową bardzo duże, bo w zasadzie uczniów więcej niż miejsc przewidzianych, jak się okazało. Dokładnie więcej niż w poprzednich naborach, natomiast no myśmy poszli bardzo ściśle i bardzo mocno w taką konkretną współpracę z przedsiębiorstwami, chociażby z tym Homanitem czy z firmą Kospel. I z tych sygnałów, które dzisiaj dochodzą od nas, od tych właścicieli, tych firm, jeżeli chodzi o tych uczniów, którzy się uczą u nas, a tam mają praktyczną naukę zawodów, są bardzo zadowoleni, to są to ludzie zaangażowani, którzy bardzo się starają już teraz, odbywając tam praktyki zawodowe. I to są właściwie uczniowie, a za chwilę ludzie dorośli, którzy mają prawie że zagwarantowaną tą pracę w tych firmach. Tyle na temat tego, co dzieje się w gospodarce w gminie Karolino. Wrócił pan, panie burmistrzu, przed chwilą, można powiedzieć, tak ze Szwajcarii. To wizyta w ramach projektu szwajcarsko-polskiej wymiany doświadczeń w zakresie energii odnawialnej. Brzmi skomplikowanie, projekt realizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsenta. Tak w telegraficznym skrócie, jakie efekty tej wizyty, no bo to chyba najbardziej wszystkich interesuje. No myślę, że te doświadczenia, które możemy pozyskać od innych krajów bardziej zaawansowanych, choćby w technologiach produkcji i zastosowania odnawialnych źródeł energii, są bardzo istotne dla nas. To jest ważne po to też, żeby nie popełniać pewnych błędów, które zawsze temu pierwszemu się mogą zdarzyć. I Szwajcarzy są o wiele jakby dalej zaawansowani w tych technologiach, w produkowaniu odnawialnych źródeł. Mieliśmy okazję z jednej strony obejrzeć
fabrykę, bardzo nowoczesną zresztą, produkcji paneli fotowoltaicznych. Mogliśmy zobaczyć praktyczne zastosowania i nawet obiekt i budynek, który jest prawie w 100% samowystarczalny energetycznie, obiekt publiczny, ale też uczestniczyliśmy w takiej konferencji międzynarodowej, która między innymi poruszała te tematy energii odnawialnych. Poruszane tam były też dylematy, które są również u nas i te dyskusje się oczywiście toczą, mianowicie czy energia jądrowa na przykład, czy konwencjonalna, czy energia odnawialna. I z tych dyskusji u nich, z którymi mieliśmy do czynienia i którym się przysłuchiwaliśmy, wynika też, że tam też nie ma jednoznacznego stanowiska. Oczywiście Niemcy podjęły decyzję konkretną, zamykamy elektrownie jądrowe, ale w Szwajcarii i w pozostałych krajach takich decyzji nie podjęto jeszcze, ponieważ są dylematy i każdy się zastanawia, czy rzeczywiście skupić się na jednych źródłach energii, tylko na przykład odnawialnych czy energii jądrowej, czy jednak te źródła energii dywersyfikować, to znaczy i jedne i drugie, żeby w pewnym momencie czasami nie wyrać dziecka z kąpielą. Szwajcaria to też fundusze szwajcarskie. Te fundusze szwajcarskie, to w cudzysłowie oczywiście mówiąc, znaczny sponsor, jeżeli chodzi o montaż odnawialnych źródeł energii, także na terenie gminy Karlino i gminy zrzeszonych w związku. Była taka zapowiedź, że ten projekt to także taki wstęp czy badanie gruntu przed kolejną perspektywą finansową, w której być może będą znowu fundusze szwajcarskie do pozyskania i kolejne projekty do realizowania. Czy z tej wizyty też wynikają takie już konkretne zapowiedzi finansowe? Decyzja co do kolejnego okresu programowego mechanizmów szwajcarskich, jak zwykle w Szwajcarii, zapada poprzez referendum. Mówi się o tym na razie, natomiast nie ma konkretnej decyzji, czy takie referendum będzie i kiedy taka decyzja zapadnie. Liczę na to i wszyscy, że to, zresztą liczymy, że te pieniążki jednak w kolejnym okresie będą. To jest bardzo dobre finansowanie, bo 85% jest dotacji, 15% tylko wkładu własnego. Tylko dzisiaj w Polsce problemem podstawowym tak naprawdę, nie tylko dla samorządów, ale wszystkich inwestorów, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to jest po prostu brak ustawy, na którą czekamy już wiele lat i z którą Polska jest dosyć już kilka lat spóźniona. Myślę, że tym bardziej też w kontekście nowego okresu programowego Unii Europejskiej tych pieniędzy na odnawialne źródła będzie zdecydowanie więcej. Natomiast nie będą wykorzystywane, jeżeli nie stworzy się odpowiednich instrumentów, które pozwolą na opłacalność takich inwestycji. I już ostatnie pytanie, panie burmistrzu. Trzeci już przetarg na instalację 5 turbin wiatrowych. To w ramach montażu odnawialnych źródeł energii. Dlaczego taki problem i kiedy spodziewane rozwiązanie? No, być może dlatego właśnie, że w pewnym sensie jesteśmy troszeczkę prekursorem w Polsce, nie tylko tutaj w województwie, dlatego że jeżeli chodzi o instalacje mikroturbin, to są pojedyncze przypadki, tak? Duże turbiny, farmy, tak, ale jeżeli chodzi o tego typu instalacje, jest ich mało. One jeszcze w Polsce nawet nie są produkowane, wszystko są ściągane z zagranicy i w związku z tym też i wykonawców. Powiedzmy o tym, że one stanąć mają przy budynkach użyteczności publicznej. Tak, przy budynkach użyteczności publicznej. Część z nich już stoi, nawet uruchomiliśmy te pierwsze turbiny w szkole podstawowej w Karwinie, w tej chwili już pracują na rzecz tego obiektu. Natomiast no, brak dzisiaj rynku i producentów i rynku wykonawców w tej dziedzinie, więc powtarzam ten przetarg, mam nadzieję, że on w tej chwili przyniesie już rozstrzygnięcie. I więcej zielonej energii będzie w gminie Karlino. Waldemar Miśko, burmistrz gminy Karlino, był dzisiaj gościem porannego wydania Studia Bałtyk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Gość Studia Bałtyk.